Zaczniemy, zrobimy dwa tematy. Pierwszy Tesaloniczan, piąty rozdział. Pierwszy Tesaloniczan, piąty rozdział, 23-24. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz, dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołał, on też tego dokona. Widać tutaj taki największy zarys, taki jasny zarys trójjedyności człowieka. Człowieka, który jest na obraz Boga. I ten człowiek jest taki jak Bóg. I wiemy, że Bóg, o tym już mówiliśmy sobie nieraz, że On się objawił na trzy sposoby ludzkości. Powiem inaczej, została o Nim uwolniona informacja na trzy sposoby. Objawił się jako Ojciec, objawił się jako Syn, objawił się jako Święty Duch. To jest jeden Bóg, ale On tak się objawił. Ja często, kiedy to mówię, to przypominam, żeby nie robić sobie w głowie takiej tej formy trójjedyności, którą nam tak wpajano w religiach różnych, i katolickie, i protestanckie, że to jest taki, ta trójca, to jest taka doktryna trójcy, trójca, trójca, trójca. Bóg jest jeden. Jeden. Bóg to nie jest trójca. To jest jeden Bóg. Filozofia trójcy powstała później dużo, tak? To w tamtych czasach, to była Biblia pisana, to byście powiedzieli tym ludziom, że to jest, że jest trójca w ogóle, nie? To by w ogóle apostołowie, czyli to by patrzyli na was, to by... O co chodzi? Natomiast już to objawienie w nich było, że Bóg się objawił na trzy sposoby. Stąd potem powstał dogmat Trójcy. Katolicy to najpierw stworzyli, zresztą jeszcze nie byli katolikami, jak to stworzyli. No ale potem protestanci to się jakby zgodzili się z tym, no i mamy Trójcę. No i zresztą my posługujemy się tą nazwą, bo ona jest wygodna, ta nazwa, i też w niczym nie przeszkadza, bo jedynie chodzi o to, że problem z Trójcą może polegać na tym, że ludzie nieświadomi jakby realiów duchowych sobie tego Boga dzielą na kawałki. To jest problem w ogóle, to jest duży problem, dzielenie Boga na kawałki. O, teraz mam relację z Ojcem, a teraz mam relację z Synem, teraz mam relację z Duchem Świętym. To się ludzie tak mieli. Tak wszyscy w ogóle, bo teraz to do Ojca, idę Ojcu, bo siedzę na kolanach, Syn mnie uzdrowi, Duch Święty mnie napełni. I tak ludzie, naprawdę, to przeciętny umysł chrześcijanina żyje czymś takim, no bo stworzono ten dogmat Trójcy, wiecie. No i tak i ludzie to intelektualnie przyjęli, bo nie wiedzą, co to jest w ogóle. Ja tak gadają, wiecie. Natomiast Bóg się objawił na trzy sposoby. Stąd w historii świata chrześcijańskiego, wcześniej judaistycznego, potem chrześcijańskiego świata, przerzuca się ta informacja Trójcy. Ogrom Boga jest tak wielki, tak jak wam mówiłem na początku, jak mówiłem na którymś tam nabożeństwie, że Bóg się, że ten zapis był o tym, że Bóg mówił o sobie w liczbie mnogiej. Ale to nie było, że mówił sobie o sobie w liczbie mnogiej, bo jest ich kilku, czy że on tam ze sobą rozmawia w środku jakoś, czy tam coś w tym guście, bo to też tak było. Ja słyszałem tych takich legend chrześcijańskich, że tam siedzi przy stole Ojciec, Syn i Duch Święty. I tam w ogóle Ojciec mówi, stworzę tutaj wszystko, całą ziemię, całe niebo, ale oni tam zawiodą na tej ziemi. No i Syn mówi, Tato, to ja ich uratuję, zejdę tam na tą ziemię. A Duch Święty mówi, to ja już jestem gotowy do akcji i tak dalej, nie? I
Przesłyszałem tych historii multum, tak? Takie rzeczy to się w bajki wkłada. Tak? Tam nie siedzą z tołu, też nie mają pewnie, chociaż jak kto to mają, kto to nie mają, to jest... każdy tam jak komu wygodnie w tym niebie. Natomiast Duch Bóg się objawił na te trzy sposoby. I my wiemy, że to jest wielki Bóg Ojciec, Stworzyciel wszystkiego. My wiemy, że jest to, że Chrystus jest tym jedynym jakby jedynym czpieniem Boga, że tak powiem, nazwę to elementem Boga, który dotyka ludzkości, bo innego Boga nie ma dla nas. My nie mamy innego Boga, tylko Chrystusa. No i my rozumiemy, czym jest Duch Święty, że jest to Bóg, który wchodzi w ducha człowieka, żyje w duchu człowieka, że jest to Bóg, który w sposób, że tak powiem, bezcielesny, tak? Poruszał się od początku po ziemi i porusza się nadal. Prawda? Że On tutaj jest teraz. Czyli jednocześnie jest ten Bóg, który Bóg wcielony, który został, którym zostają dotknięci ludzie. Jest ten Bóg bezcielesny. No jest ten Bóg wszechbyt, w którym się to wszystko zawiera. No i to tam zebrano w tą doktrynę Trójcy, jakkolwiek. Jednak fakt jest taki, że Bóg się objawił na trzy sposoby. I teraz stworzenie człowieka na obraz Boga, prawda, jest stworzeniem w taki sposób, aby człowiek mógł się wyrażać na trzy sposoby. Trójjedyny Bóg stworzył trójjedynego człowieka, bo to jest jego obraz. Bo Bóg nie mógłby inaczej się objawić, jest na trzy sposoby. I dlatego też, stworzywszy człowieka na swój obraz, stworzył takiego samego człowieka. To jest postać, która się objawia na trzy sposoby. Każdy z nas, tutaj siedzimy, jesteśmy trójjedyni. Jesteśmy jedną osobą. To nie ma trzech ludzi w nas. To nie są też trzy walczące ze sobą frakcje, jak często ludzie myślą. Że jest tam duch, stoi jakoś tam, dusza z nim walczy, coś tam robi, ciało to takie, wiecie, byle co i na zewnątrz. To tak też nie jest, nie? Początek zrozumienia musi być taki, że jesteśmy na obraz Boga i wyrażamy się na trzy sposoby. Co to znaczy wyrażać się na trzy, czy też więcej sposobów? Zobaczcie, każdy z nas, jak tutaj siedzi, ma różne rzeczy. Na przykład, no co mogę powiedzieć o Sławku Księżopolskim? Sławek to mężczyzna. Na przykład. No ale Sławek to jest też ojciec. No ale Sławek to jest też mąż. No ale Sławek to jest też grafik. Kurczę, to już mamy czwór jedynego Sławka. Widzimy, że zupełnie w jednej osobie ten człowiek, prawda? I moglibyśmy wymieniać wiele innych rzeczy, prawda? W jaki sposób Sławek się przejawia. On tak się przejawia. W różnych sytuacjach życiowych różnie Sławek się przejawia. Zawsze jednak jest to ten sam Sławek. Tak samo Bóg. W różnych sytuacjach przejawił się różnie, ale jest to ten sam Bóg. Wiesz co? Też, to nie tylko to, bo to by było jeszcze za mało, bo on naprawdę przejawiał się, i to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo on potrafił się przejawiać na tej ziemi, gdzie jest czas. Powiem wam teraz taką rzecz, może znaczy, każdy będzie mógł to złapać, jak będzie chciał. Ziemia jest w czasie. Jezus znalazł się w czasie, ale że tak powiem, Bóg Ojciec, czyli ten Wszechbyt, jest poza czasem, czyli czas jest w Nim. To nie On jest w czasie, tylko czas jest w Nim. Teraz tak, Wszechbyt zawierał w sobie czas, a czas zawierał w sobie Jezusa. I dlatego na przykład Jezus modli się do Ojca. Bo to jest w ogóle komunikacja dwóch różnych wymiarów jednej osoby. To tak jak ty byś miał takie urządzenie, żeby się komunikować ze sobą w przeszłości. A rozumiesz? Albo w przyszłości. Jakby w innym wymiarze. Dlatego na przykład Jezus się modli do Ojca. Ktoś mówi, no jak to, no jak z tym Bogiem? No to chyba musiałoby być przynajmniej dwóch. Tak? Żeby Jezus się modlił do Ojca. Nie! Nie musiało być. A powiem ci więcej. Powiem ci jeszcze ciekawszą rzecz.
ile razy rozmawiałeś ze sobą? I było to konstruktywne. Zgadza się? Można się komunikować ze sobą. Jakby jedna część ciebie tłumaczyła coś drugiej. Zauważacie to? Jezus mógł się modlić do Ojca. On komunikował z Ojcem, ale tak naprawdę była to rozmowa wewnętrzna. To był telefon wewnętrzny. To wewnętrzny telefon. To jest trójjedyność. Rozumiecie? A więc mamy trójjedynego człowieka, który jest obrazem trójjedynego Boga. Zupełne poświęcenie jest możliwe, jeżeli jesteśmy w stanie bez nagany zachować każdą naszą funkcję jako trójjedynego człowieka. Czyli tak naprawdę, a tu jest napisane tak, żebyście byli zupełnie poświęceni, aby wasz duch, dusza i ciało i tak dalej. Czyli my musimy mieć zrozumienie trójjedyności człowieka, żebyśmy mogli w życiu osiągać sukces. Bo każda z tych dziedzin będzie miała inną funkcję w naszym życiu. I nie można którejś z nich odłączyć, o którejś z nich zapomnieć, czy którejś z nich odrzucić. Trzeba je odpowiednio ustawić, odpowiednio je skonfigurować i w odpowiednich sytuacjach i w odpowiednim czasie ich używać. I teraz chcę powiedzieć, najpierw, może to najpierw narysujemy, żebyśmy mieli dobry obraz tego. Zróbmy taką rzecz. O. I to będzie najlepiej pokazane. To jest duch. Tu jest dusza. Tu jest ciało. Duch, dusza napisane. Dusza. I ciało. I to jest człowiek. Duch jest centrum człowieka. To jest centralna postać. Wokół tej centralnej postaci jest dusza. I wokół tej duszy jest nasze fizyczne ciało. Duch człowieka jest naturą człowieka. To natura człowieka. Przed narodzeniem z Bożego Ducha w duchu człowieka znajduje się stara natura człowieka, egocentryczna natura. Duch człowieka przed nawróceniem ma na imię ego. Rozumiecie? Takie jest imię ducha przed narodzeniem z Bożego Ducha. On się tu znajduje. Nie tu. I nie tu. Ego nie jest w duszy i ego nie jest w ciele. Ego jest w duchu. Nie ścieram. Nieważne. Kiedy człowiek się rodzi z Bożego Ducha, ego znika. Żaden odrodzony z Bożego Ducha człowiek nie jest egocentrykiem i nie posiada ego. Rozumiecie? Do tych z was, którzy usługujecie innym ludziom, proszę, żebyście nie głosili do nich, że mają ego. Ludzie narodzeni z Bożego Ducha nie mają ego. Od momentu narodzenia z Bożego Ducha, Duch nazywa się Jezus. Zmienił nazwę. Wcześniej to było ego, czyli ja, bo ego po grecku to jest ja, moje ja. A teraz w duchu naszym mieszka Duch Święty,
który ma na imię Jezus. Wcześniej imię nasze było ego, teraz imię nasze jest Jezus. To się dzieje w duchu. Rozumiecie? To jest bardzo ważna rzecz, to jest doktrynalna sprawa. To jest sprawa doktrynalna. Potem, kiedy się naucza, tworzy się poselstwa, tworzy się nauczania, wielu ludzi zapomina o tym i usiłuje wmówić ludziom, że trzeba zwalczać swoje ego, że trzeba krzyżować ego, krzyżować własne ja. Nie ma ani jednego tekstu w piśmie o tym. Nigdy Paweł o tym nie wspomina. Nie o tym. O innych rzeczach tak, ale nie o tym. Ponieważ duch zmienia się w jednej sekundzie po przyjęciu Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Chcę zostać jeszcze trochę na duchu, bo ja chcę ten temat wyczerpać. Wszyscy ludzie są duchami. I zanim zejdą na ziemię, są w miejscu, które nazywa się popularnie niebem. Czy też w jakiejś części nieba. W momencie, kiedy następuje zapłodnienie tutaj na ziemi, to w tej samej sekundzie, kiedy jest zapłodnienie w ciele kobiety, jeden z tych duchów schodzi do rzeczywistości ziemskiej i wchodzi w płód. I w ten sposób powstaje człowiek. Rozumiecie? Tak powstaje człowiek. Wszystkie duchy, które są tam, są żywe. Kiedy jednak z tamtego wymiaru duch człowieka wchodzi w grzeszną strukturę ziemi, obumiera. Nie może się przedrzeć. I w dziecko, w tego dopiero co tworzonego człowieka, wchodzi już obumarły duch. Czyli każdy człowiek rodzi się z kalekim duchem. Kościół katolicki nazywa to grzechem pierworodnym. Człowiek, ten mały człowiek, który dopiero teraz był stworzony, który teraz jest stwarzany, nie jest niczemu winien. Natomiast winni są jego prarodzice, czyli Adam i Ewa, którzy doprowadzili do patologii na ziemi, czyli do zgrzeszenia. Ponieważ ziemia stała się jedną wielką diabelską farmą i grzech jest na tej ziemi normalną naturą tej ziemi. Więc duch, kiedy schodzi z nieba, on obumiera w wyniku wejścia w atmosferę grzechu. To jest tak jak na przykład jesteś w kosmosie, i dolatujesz do atmosfery ziemskiej i na przykład postanowiłbyś wyskoczyć stamtąd i spać na ziemi. Już będąc w miejscu przyciągania, byś zginął. Nie przetrzesz się przez atmosferę. Tarcie się zniszczy, spali cię, spadnie popiół na ziemię. Rozumiesz? Popiół. To muszą być bardzo odporne na tarcie statki kosmiczne, które będą w stanie wylądować, bo łatwiej jest w ogóle tam polecieć niż wylądować z powrotem. To jest potworne tarcie. Rozumiecie? Następuje ogromne zniszczenie. I kiedy z nieba schodzi duch, to w człowieka wchodzi już obumarły. Obumarły. A więc każdy człowiek rodzi się z obumarłym duchem. I dopiero wtedy, kiedy człowiek taki słyszy Ewangelię tutaj na ziemi, tak? To ten duch ma szansę ożyć. Bo przyjęcie Ewangelii i uwierzenie w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela powoduje, że ego nasze umiera, a duch nasz ożywa, stając się jedno z Duchem Świętym. Otrzymujemy wtedy nową naturę, stajemy się nowymi ludźmi. Nasz duch ożył w wyniku połączenia z Duchem Świętym. A Duch Święty do niego się dostał w wyniku przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Taka jest w ogóle jakby tam, że tak powiem, ta podstawa funkcjonowania ducha człowieka. I
teraz co dalej z duchem, bo to jest jakby ogólny opis. W duchu człowieka znajdują się, przyjaciele, trzy funkcje. Pierwsza to jest społeczność. Druga to jest intuicja. A trzecia to jest sumienie. Z tych trzech części składa się duch. Społeczność, w momencie, kiedy duch wchodzi w człowieka, tutaj na ziemi, ten element ducha jest zupełnie martwy. Intuicja jest częściowo martwa i sumienie też jest częściowo martwe. A więc duch człowieka jest martwy w jednej trzeciej. Jest zupełnie w jednej trzeciej martwy. Natomiast dwie trzecie, intuicja i sumienie, są na różnych poziomach pokaleczone i to zależy u kogo. Za co odpowiada społeczność? Społeczność odpowiada za komunikację z Bogiem. Czyli czego nie może zrobić człowiek, który nie odrodził się z Bożego Ducha? Skomunikować się z Bogiem. On tego nie może zrobić. Nie posiada takiej funkcji. Dlatego jak wam kiedyś ktoś niewierzący powie, ja się modliłem, to ty powiesz, do niego kłamiesz. Nie mogłeś się modlić. Po prostu gadałeś do własnej głowy. Ponieważ społeczność, rozumiesz, ten element, którym mógłbyś to robić, był nieczynny. 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 Intuicja to jest, przyjaciele, sfera ducha odpowiedzialna za przewidywanie przyszłości. Czyli za wgląd w przyszłość i za ogląd rzeczy niewidzialnych. Za pomocą intuicji człowiek wie, co się stanie i dowiaduje się o rzeczach, których nie widać. I ta część jest częściowo czynna u różnych ludzi, a częściowo nieczynna. Dlatego też na przykład możecie się spotykać z ludźmi nieodrodzonymi z Bożego Ducha, którzy potrafią przewidywać przyszłość. I na przykład są to tak zwani czarownicy. Wielokrotnie od razu się mówi, o, oni są pod wpływem demonów. Ja mówię, niekoniecznie są pod wpływem demonów. Żeby przewidywać przyszłość, będąc nieodrodzonym z Bożego Ducha, nie trzeba być pod wpływem demonów. Wystarczy, że organ pod tytułem intuicja nie jest obumarły tak, jak u kogoś innego. U kogoś jest obumarły w 80%, a u takiego właśnie czarownika w 20%. I gość przewiduje przyszłość. Podobnie ma się sumienie. Sumienie również na różnych odcinkach u różnych ludzi jest obumarłe mniej lub bardziej. Pewni ludzie na przykład, będąc w świecie, nigdy nie zrobią pewnych rzeczy, a inni je zrobią bez żadnego problemu. Znaną rzeczą na przykład z więzień jest to, że piętnuje się pedofili. I teraz przychodzi człowiek do więzienia, który jest pedofilem, zgwałcił dziecko. Ja rozumiem, że to jest haniebny czyn. Ale jacy ludzie na nim wydają wyrok? Kopie go morderca, który zabił babcię i zabrał jej torebkę. Kopie go gwałciciel, który gwałcił kobiety po 18 roku życia, jest w porządku. Kopie go bandyta, który strzelał do ludzi. I kopie go dealer narkotyków, który otruł setki dzieci. A rozumiecie? Ich sumienia mówią, my nie gwałcimy dzieci. A rozumiecie? Ale sumienie tego pedofila nie powiedziało mu, nie gwałć dzieci, bo było w tej dziedzinie bardziej obumarłe, a ich sumienia były w innej dziedzinie bardziej obumarłe. Jednak tylko ta część jest zupełnie martwa. Dlatego możecie się spotykać z ludźmi na świecie, którzy są bardzo dobrzy. Nikomu krzywdy nie zrobią, muchy nie skrzywdzą, są moralni. Rozumiecie? Mają sumienia wyostrzone jak żyletka, gdzie wielu chrześcijan zachowuje się jak bydlaki.
Rozumiecie? Bo dopiero, kiedy człowiek rodzi się na nowo i zaczyna z tym Bogiem chodzić, to te sumienie w tym momencie, ono zaczyna, bo Duch Święty jak wchodzi w człowieka, rozumiecie, to przede wszystkim co robi? Ożywia społeczność, czyli to martw, ten martwy element. Nadal i tak, i odblokowuje intuicję, i odblokowuje sumienie. Ale dopiero w wyniku korzystania z tego elementu społeczności, człowiek odrodzony z Bożego Ducha jest w stanie uruchomić w pełni intuicję i sumienie. Rozumiecie? Na tym polega specyfika. Dusza człowieka to jest umysł, dwa, emocje, i trzy, decyzje. Dusza to psychika. Greckie słowo psyche to dusza. Dusza człowieka. Również trójjedyna. W duszy zgrupowane są wszystkie myśli, wszystkie emocje i ośrodek decyzyjny zwany wolną wolą. To tam jest. W duchu mieszka Bóg, czyli Duch Święty. W duszy Bóg nie mieszka. Tutaj nie ma Boga. Nie ma Boga w myślach, w emocjach i w decyzjach. Tam go nie ma. Rozumiecie? A ludzie nie chcą w to uwierzyć, że tam go nie ma. Zadaniem ducha jest władanie nad duszą. Duch człowieka ma za zadanie władać nad duszą. Dusza bez władania ducha jest nie tylko bezradna, ale jest w zasadzie, może być w zasadzie toksyczna. Dlaczego? Dlatego, że demoniczne siły mają bardzo prosty dostęp zarówno do ciała, jak i do duszy człowieka. Do ducha nie mogą wejść. Demony nie mogą wejść do ducha człowieka, który jest odrodzony z Bożego Ducha, bo tam nie ma miejsca. To jest niemożliwe. A więc w człowieku, który jest odrodzony z Bożego Ducha, nie może nastąpić coś, co się nazywa opętaniem, czyli zupełnym wzięciem autorytetu nad całą osobowością człowieka. Demony nie mogą tutaj się dostać, ale do duszy i do ciała mogą się bardzo swobodnie dostawać. I nie nastąpi żadna zewnętrzna ochrona, jak nam się wydaje, przed nimi, jak tylko ochrona wewnętrzna. Czyli zarząd ducha nad duszą. I musicie wiedzieć, że dusza jest z natury podległa duchowi. Ona musi, podkreślam grubą kreską, robić to, co duch zdecyduje. Dlatego, kiedy chrześcijanin jest skupiony na życiu ducha, to będzie władał duszą. Ale jak chrześcijanin jest skupiony na życiu duszy, to nie będzie władał duszą. Bo to jest tak jakby życie bez kierownika, życie bez króla, życie bez przywódcy. Kiedy chrześcijanin skupia się na swoich myślach, na emocjach, rozumiecie? To jest człowiek, który sam sobie krzywdę robi. Gdyby chrześcijanin skupił się na społeczności z Bogiem, w wyniku której zacząłby używać prawidłowo intuicji, gdzie na przykład, przyjaciele, tutaj, w tej intuicji powstaje tak zwane wewnętrzne przekonanie. Rozumiecie? To tu powstaje. Wewnętrzne przekonanie. Wewnętrzne przekonanie nie powstaje w emocjach. To tu powstaje, w intuicji. Rozumiesz? I będzie podparte na pewno bardzo silnymi fundamentami prawdy. Bo w duchu nie ma miejsca na nic innego, jak tylko na prawdę. Ponieważ tam mieszka prawda. No bo Jezus to prawda. Duch jakby w ogóle nie działa poza systemem prawdy. W duchu nigdy nie nastąpi reakcja nieprawdy. Stąd na przykład możecie doznawać tak zwanych sprzężeń wewnętrznych. Że z jednej strony wydaje wam się coś w porządku, a z drugiej nie w porządku. Na przykład ktoś do was mówi jakąś taką ludzką sprawę, taką
No wiesz, trzeba to i to zrobić, a ty w ogóle w środku masz jakiś taki dziwny zgrzyt i wiesz, że to jest takie nieracjonalne, niby wszystkie myśli idą za tym, że można, że wszystkie emocje, że można, a ty w środku masz takie coś, nie, nie zrobię. Albo odwrotnie masz, zrobię. Wszyscy mówią, nie rób, a ty mówisz, zrobię. Prawda? Bo jesteś człowiekiem, który żyje duchem i umiesz to robić już, prawda? Więc gdyby chrześcijanin żył systemem ducha, to on by tą duszą władał. Nie byłoby masy problemów tak zwanych duszewnych. Rozumiecie? Nie byłoby. Bo tutaj, stąd wychodziłby zarząd z tego miejsca. Ciało nasze, już nie będę pisał, to są zmysły, wszystkie zmysły, węch, zapach, smak, i wszystkie funkcje fizjologiczne. To jest ciało. Ciało w zasadzie to jest greckie słowo soma. To jest w zasadzie jakby garnitur na to wszystko. Rozumiecie? Ciało w 100% będzie robiło to, co dusza mówi i w 100% będzie robiło, co świat proponuje. I teraz tak. Ponieważ ciało słucha się duszy i jeżeli dusza jest pod władzą ducha, rozumiecie, to wydaje ciało dyspozycję odpowiednie i ciało przestaje słuchać świata. Świat przestaje na niego mieć wpływ. Ale wystarczy, że dusza nie będzie pod władzą ducha i będzie proponowała ciału wolność. To ciało automatycznie pójdzie tam, gdzie jest największy stymulant, czyli świat. Bo ciało to cielaczek. Dasz mu jeść, jak piesek. Wiesz o co chodzi? Pies, żeby nie wiem, jaki był inteligentny. Na przykład, nie wiem, owczarki są bardzo inteligentne, takie psy owczarki, nie? A dasz mu człowieku jakąś kostkę, mówimy. A żonę macha łapą, wiesz o co chodzi? Cały w ogóle nie wiesz. Pies. Po prostu pies. Co z tego, że on jest inteligentny? Co z tego, że to nie jest jakiś tam, wiesz, buldoczek francuski czy jakaś inna. Pies to pies. I ciało takie jest. Napić się, pojeść, pobalować, poćpać, popieprzyć. Rozumiesz, o co chodzi? Takie jest ciało. I dla niego to jest norma. Ja zresztą często mówię, w ogóle w kościele nie powinno być czegoś takiego, jak walka z ciałem. Rozumiecie? Bo to po co? Tego się nie zwalcza, bo tak jak byś, nie wiem, no kurczę, niepełnosprawnego, człowieka niepełnosprawnego w ogóle namawiał, żeby zaczął biegać. No, nie pobiega, no. Ciało takie jest. Ciało ma słuchać duszy, a dusza ma słuchać ducha. Tak nas stworzył Bóg. I kiedy ta przestrzeń jest pielęgnowana, to cały człowiek będzie funkcjonował prawidłowo. Cały. Dlatego na przykład, jeżeli człowiek rozwija życie modlitewne, czyli głęboką społeczność z Bogiem, to wiecie, co się zaczyna dziać? Jego duch zaczyna funkcjonować jak wielki parowóz. Dlatego człowieka nie ma jakiejś większej siły. Nie ma. Kiedyś pamiętam, do naszego pierwszego kościoła przyjechała tacy redaktorzy z takiej gazety chrześcijańskiej. I on mnie, ten redaktor, pyta. Mówi, a jaki wy macie projekt, że się tak rozwijacie tutaj? A ja mówię, nie mamy projektu. A on mówi, nie macie projektu? Ja mówię, nie. A co wy robicie? Ja mówię, modlimy się. Modlimy się. My się modlimy. I my naprawdę tam się modliliśmy. My stawialiśmy tam na modlitwę. Ja wtedy normalnie pracowałem w pełnym etacie. Ja tam przyjeżdżałem na nabożeństwo w niedzielę. Ja tam przyjeżdżałem na środowe spotkanie i na jeszcze jakieś jedno spotkanie, gdzie był cały czas były modlitwy przede wszystkim. Raz w miesiącu urządzaliśmy maratony modlitwy. 10, 20, 30, 40, 50 godzin cały czas.
różnie zmiany były modlitewne. Było u nas na przykład 5 w pomieszczeniu czy 6, leżał na środku zeszyt z objawieniami i w ogóle tak, 1 czy tam 2 spało, 3 się modliło. Godzina ta i ta, kładli się spać na 20 minut, tam gdzie wstawali, modlą się. I cały czas. Pamiętam, jak się modliliśmy, mieliśmy wtedy 40-godzinną modlitwę i modliliśmy się, bo Ministerstwo Rolnictwa chciało nam zabrać grunt. Grunt, na którym stały nasze budynki. Tam była taka przepycharka, czy to weźmie Stowarzyszenie Lasów Polskich, czy to Ministerstwo Rolnictwa zabierze. I oni już wszystko zrobili, rozmierzyli te rzeczy. Tam przysłali tych geodetów. Fajnie, bo ci geodeci chodzili, wbijali paliki, a Norbert tam w drugim takim chodził za tym geodetą i olejem polewał te paliki i ogłaszał: w imieniu Jezusa ani 5 ziemi nie będzie oddane. Ten geodeta się patrzył, co on robi. Oni chodzili z takim flakonem oleju i polewali to w ogóle wszystko. Każdy słupek, nie? I potem modliliśmy się i słuchajcie, po tej 40-godzinnej modlitwie ja pamiętam, Norbert stanął z takim rogiem i dołu na tym rogu, nie wiem ile, dołu na tym rogu i biegnie właścicielka, znaczy taka kierowniczka tego całego ośrodka i mówi tak, słuchajcie, właśnie przybyła, to rano było, właśnie ranne wiadomości włączyłam i człowieka, który był odpowiedzialny za ten, znaczy człowieka w ministerstwie, który był odpowiedzialny, tak jak tam dyrektor czegoś, za ten zabór naszego gruntu, wyciągnęli mu jakąś sprawę i on abdykował, zrezygnował. Dymisji. Tak, podał się do dymisji, słuchajcie, ten facet, i oni nam grunt oddali. 40-godzinna modlitwa. I bez szans byliśmy, rozumiecie? Ale my tam wszystko modlitwą. 70 osób mieliśmy do wykarmienia, wszystko modlitwą. Bo wiara, modlitwa. Przychodziły święta Bożego Narodzenia, dyrektorka mówiła: czyścić wszystko, czyścić, bo będziemy mieli tyle mięsa, że kurczę się nie pomieścia. Tam nic nie było, nic, puste lodówki. Puste. Samochody dostawcze przywoziły nam mięso. Modliliśmy się, jak węgiel zaczął przyjeżdżać, rozumiecie? To wreszcie przywieźli 70 ton węgla, byśmy w ogóle modlili się dalej, byśmy dalej ten węgiel mieli. Nad ciężarówkami węgiel przywozili. Modlitwa. To jest element naszego ducha. Chcę, żebyście to zobaczyli, to jest taki organ. To jest organ. Kiedy ty się modlisz, jesteś w ogóle w stanie modlitwy, tak? To w twoim duchu następuje włączanie potężnych maszyn. Intuicja twoja, czyli wgląd w przyszłość, czyli tak zwana perspektywa prorocza, zaczyna się uaktywniać. Przychodzą sny, wizje, objawienia. Zaczynasz czytać rzeczywistość. Twoje sumienie jest wyostrzone jak żyletka, ale nigdy nie przeostrzone. Czyli dokładnie wiesz, co trzeba, a co nie trzeba. Co należy i co nie należy. Nikt cię nie oszuka. Bo twój duch jest doskonały, bo tam jest Duch Święty. I teraz, gdy to tak działa, to dusza na kolana klęka przed tym, rozumiecie? Na kolana. Tu nie trzeba w ogóle robić jakoś z nią specjalnych rzeczy. Ale umysł, emocje i decyzje są słabsze niż społeczność, intuicja i sumienie. To jest słabszy organ. A w mojej Biblii jest napisane, że mniejszy, czyli dusza, przyjmuje błogosławieństwo od większego. Więc naszym zadaniem nie jest walczyć z cielesnością, tylko rozwijać duchowość. To jest cel chrześcijaństwa. Nie walczyć z cielesnością, bo ciało zrobi to, co dusza, a dusza klęczy przed duchem. I ciało przestaje chcieć grzechu wtedy. Ono nie chce, nie walczy z grzechem. Ludzie mówią: takie mam ciągoty, takie mam pragnienia. Ja mówię: uspokój się, co? Walium? Co ci zrobić? Zastrzyj. To jest klucz. I ten mechanizm.
mechanizm, który wam pokazuję, to jest jedyny mechanizm, jaki funkcjonuje. No nie ma innego mechanizmu. To my możemy kombinacje alpejskie różne robić, to nic nie da. Jeżeli tak, nie załatwimy sprawy. Duch jest powołany do zarządzania duszą i ciałem. Rzymian 12:1. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciało swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. Co robi duch? Ruch, duch stoi w miejscu Boga. I kiedy duch pracuje na pełnych obrotach, to ciało jest składane w ofierze. Ono się samo składa w ofierze. Co to znaczy? To znaczy, że ono nie ma problemu ani z grzechem, ani ze służbą. Rozumiesz? Po prostu. Ono wykonuje funkcję, bo to sługa na czas tej ziemi. Potem to, jak umrzemy, to zgnije i dostaniemy nowe. A jak będziemy porwani w tych ciałach, to i tak się te ciała rozpadną i się szybciutko w powietrzu przemienią w nowe. Więc wiesz, to ciało to urządzenie, 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 urządzenie. 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 I to urządzenie musi działać tak, jak na urządzenie przystało. Pod określoną władzą. Władzą. Ciałem włada dusza, duszą włada duch. Inwestujemy w największego. W największego. Zdajecie sobie sprawę, że wszelkie rodzaje terapii to są prawda jest praca na duszy. Ale jeżeli będziemy na przykład działali terapeutycznie, ale jednocześnie osoba działająca terapeutycznie nie będzie rozwijała siły swojego ducha, to jego działania terapeutyczne do niczego nie doprowadzą. Dlatego ja nie terapeutyzuję ludzi ze świata. Bo to jest bezsens. Ludzie ze świata muszą przyjść do Jezusa. Terapie pomagają ludziom odrodzonym z Bożego Ducha, w jaki sposób poddać ten cały interes temu duchowi, jednocześnie rozbudowując tą maszynę od środka. Rozkręcając. O duchu. Duch jest powołany do zarządzania duszą i ciałem w konsekwencji. Jest wieczny. Duch jest wieczny. To jest wieczne. Zawsze to będzie. Ma być odrodzony, czyli musi się odrodzić, tak jak powiedzieliśmy. Jest mieszkaniem Boga po odrodzeniu. To tu mieszka Bóg. Nie masz kontaktu z Bogiem w niebie. Masz kontakt z Bogiem w swoim duchu. Ty nie masz kontaktu z żadnym innym Bogiem. Tobie się wydaje, że masz kontakt z Bogiem w niebie. Modlisz się nie tam, tylko tu. Tu się modlisz, do środka. Nie tam, tylko tu. W twojej mentalności. Rozumiesz, o co chodzi? Ty musisz wierzyć, że Bóg jest w tobie, rozumiesz? I nie musisz go szukać. Gdzieś. W tobie. Jest we mnie. Do niego mówi Bóg. Bóg mówi do twojego ducha. Tylko do twojego ducha. To twój duch mówi do duszy, a twoja dusza wydaje rozkazy ciała. Bóg z zewnątrz w ogóle nie mówi do ciebie. Wszystko się dzieje od środka. Bóg mówi do twojego ducha. W twoim duchu słyszysz głos Boga. W twoim duchu i z tego ducha wychodzą informacje do duszy. Ze środka. Duch nie może zgrzeszyć. Dlatego jest napisane u Jana, że ci, którzy się narodzili z Bożego Ducha, nie mogą zgrzeszyć, nie grzeszą. Niejednego przerażał ten fragment. Patrzyli w ten list Jana i mówili, kurczę, to co to znaczy? To znaczy, że ja nie jestem odrodzony z Bożego Ducha, bo ja chodzę i grzeszę.
Jesteś odrodzony. To jest mowa o duchu. Bo jest napisane, bo posiew Boży jest w nim. Posiew Boży to jest Duch Święty. Posiew Boży jest w nim, w tym duchu. Duch nie może zgrzeszyć. Jak powiedziałem, nie mogą go posiąść demony. Nie może tam nic w niego się dostać demonicznego. Natomiast jak pielęgnujemy temat ducha? Ponieważ duch znajduje się wewnątrz duszy, ona go okala, a nasza dusza niestety, ona ma różne pomysły, nasza psychika ma bardzo różne pomysły, to trzeba, to ona ma tendencję do zakamieniania ducha. Ona go jakby obudowuje. Nieposłuszna dusza, czyli dusza, która nie poddaje się duchowi, no a nie poddaje się duchowi dlatego, ponieważ dany człowiek, tak, nie rozpędza należycie swojego ducha, czyli na przykład ma zaburzone życie modlitewne, nie spędza tego czasu z Bogiem, nie jest blisko z tym Bogiem i ta dusza sobie tam działa, tak, wiecie, ho, 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 jestem fajna i mogę różne rzeczy, prawda? I ona sobie krok po kroku zakamienia tego ducha, bo on nie jest taki wygodny, to ona tak go zalepia. Zalepia, zalepia, zalepia. Rozumiesz, każde odstępstwo, małe, duże, to taki kamyczek, jeden, drugi, trzeci, czwarty i już tego ducha tak nie widać. I ona głupia myśli, że jak go tak zakamieni, to wiecie, tak jak dziecko, że jak zamknę oczy, to mnie nie widzą. Wiecie, o co chodzi? No takie coś. I trzeba systematycznie przyglądać się temu, czy ja zakamieniony nie jestem, czyli wokół tego ducha mi tam nic nie pobudowało się. I kiedy mamy życie modlitewne, to widać, czy ta dusza tam czegoś nie postawiła, jakiegoś kamyczka, jednego, drugiego, trzeciego. Zatwardzone serce, zakamieniony duch. Tak, taki mur się stawia. Tam się taki mur się stawia, bo serce człowieka, ładnie go narysuję, postaram się, ładnie. Serce człowieka to jest, o, tak to narysujemy, to jest końcówka duszy. To jest ten element, który dotyka ducha. O. To jest serce człowieka. To jest ten najbliższy element tutaj, rozumiecie? Ten, który dotyka ducha, to jest serce. To jest ta głębia, zwana w Grece kardio. To jest element duszy. Bo serce to jest element duszy. Ten najgłębszy element duszy, który jest najbliżej ducha. I teraz zatwardzanie serca, czy kamienowanie serca, tak to mówimy, to właśnie w tym miejscu powstają te kamyki, te mury. O! Na tej granicy tam powstaje mur, 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 mur. I ten duch pod taką kopułą zaczyna się znajdować, w cudzysłowie betonową. Tak? No to znaczy zatwardziałe serce mieć. A powstaje to w ten sposób, że dusza jest skłonna do kompromisów, bo to jest humanistka. Rozumiecie? Pierwszej linii. No dusza jest najbardziej humanistyczna u nas, no słuchajcie. Wiecie. Albo religijna, ale to się ze sobą w ogóle przemienia, no bo jak jest... Znaczy, to działa na przemian, bo to czy ona jest religijna, czy ona jest humanistyczna, to i tak w centrum tego wszystkiego stoi człowiek. Z której strony by się nie patrzyło. Tylko człowiek raz jest od takiej strony ludzkiej, raz od takiej boskiej, tak zwanej. Wiecie. No to nie ma znaczenia. I tu człowiek, i tu człowiek. Więc i teraz to trzeba, na to trzeba się przyglądać i to systematycznie oczyszczać. Prawda? W środku nie, w środku zawsze jest porządek. Tak? Duchowi, jakby duch musi funkcjonować w systemie społeczności. Jeżeli nie będzie, będzie w pewnym sensie słabło wszystko. To wszystko będzie słabo. Wszystko będzie słabo. Czyli mimo tego, że duch mieszka w twoim duchu, to te życie modlitewne, czyli pielęgnowanie tego elementu ducha pod tytułem społeczność jest tutaj kluczowe. To musi być. Musi być. Prawda? Takie rzeczy muszą być. Dusza również jest wieczna. Dusza jest wieczna. Czyli jeżeli już się narodziłeś z Bożego Ducha, to jak odchodzisz z tego świata, to idzie do nieba duch i dusza go okalająca.
Rozumiesz? I to nie jest w ogóle dobra nowina dla wszystkich. Bo to jakby sam ten duch tam szedł, niesiony przez tego świętego ducha, to by był the best. Ale my idziemy z całym dobrodziejstwem tego gospodarstwa tutaj, co mamy. Ciało tylko tam nie idzie, bo ciało tu się wykończyło, wiecie, bo ono było na potrzeby ziemi tylko. Ale ten cały materiał, duch i dusza, one tam idą. Rozumiesz? I teraz w jakim stanie ona będzie, to jest, z tym jest związane w ogóle nasze miejsce w niebie w ogóle. W jakim stanie będzie ta dusza. Dlatego uświęcenie duszy to jest inwestycja w przyszłość. Wyobrażasz sobie, że taka dusza przeciętnego chrześcijanina, wyobraź sobie w ogóle taką akcję. Jesteś w niebie, w ogóle na przykład no jesteś, załóżmy, chodzisz w mocy tutaj na ziemi, uświęciłeś duszę, wchodzisz do nieba, fajnie, kurczę, idziesz sobie, wiesz, tutaj z tej strony Paweł, z tej strony Jan, tam sobie z nimi gadasz, w ogóle tam jeden, wiesz, jest tutaj Izajasz, Jeremiasz, może tam, nie wiem, chodzisz, jest tam wszystko fajnie i patrzysz, tam drzwi się otwierają do tego nieba i wpada twój kolega z kościoła jakiś tam, wiesz. Właśnie z takich, nie? Dusza nieuświęcona była, więc wpada, siema, 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 Paweł, siema. Czujesz klimat? Od razu się wstydzisz. Co to jest? Paweł pyta, kto to? Kolega z kościoła. Jak się tutaj dostał? Z łaski. Wiesz, o co chodzi? No już, wiesz, oczy zakrywasz, patrzysz, wiesz, Archanioł Gabriel stoi, drapie się w głowę, w ogóle mówi, tak czułem, mówi. No jest, no jest tak, wiesz, on przychodzi, co tam, co tam, no co tam, co tam. Halleluja. Bo taki też będzie w niebie. No i tam była akurat specjalna ekipa, od razu ogarnie, chodź, chodź, chodź. Tutaj, nie na ten teren, tutaj są inni. Chodź tutaj bliżej tam muru, wiesz, do slamsów. Bo takie będą różnice. A rozumiesz? Nie, bo to nie będzie w ogóle miejsce, w którym wszyscy będą hopsa, hopsa. Wiesz, o co chodzi, nie? Z aniołkami, z kapciami różowymi tam gdzieś chcę skakać. Tylko to jest rzeczywistość, w której dusze będą definiowały, rozumiesz, dalsze funkcjonowanie w wieczności. Więc jakże ważne jest uświęcenie duszy. Jakże ważna jest zmiana myślenia. Jakże ważne jest poukładanie emocji. Jakże ważne są odpowiednie decyzje. Bo ten materiał do nieba będzie szedł. I zgodnie z tym materiałem otrzymasz miejsce w wieczności. W wieczności, nie w czasie. A tam nie będzie czasu na zmiany, bo tam ustaw... Rozumiecie, że tam w wieczności nie będzie już zmian. Tam w takim stanie, jak się pójdzie, tak się już zostanie na wieczność. Wiesz, co to jest wieczność? Wieczność! Tak? Po prostu w takim stanie. Jedyna radość to z tego, że do piekła się nie pójdzie. Ale czym będzie tam te życie, jeśli życie tutaj było nieuporządkowane, to nie wiem. Ja nie chcę wiedzieć, nie interesuje mnie to. Interesuje mnie to, żeby moja dusza była posłuszna mojemu odrodzonemu duchowi. W związku z tym interesuje mnie, aby mój duch rozwijał głęboką społeczność z moim Bogiem. To mnie interesuje. Po prostu. Dusza też nie odradza się. To jest bardzo ważna informacja. Nie ma czegoś takiego jak wędrówki dusz. Cała ta religia, która jest oparta, wiecie, o reinkarnację, że człowiek tam się tutaj był człowiekiem, potem był, jak się dobrze zachował, to będzie człowiekiem, jak się zachował, to będzie koniem, a jak był całkiem niedobry, to będzie mrówką. Wiecie, bo to jest ta filozofia wędrówki dusz, która przejawia się przez wiele, wiele różnych religii. Rozumiecie? Wędrówki dusz. W Kościele katolickim oczywiście też istnieje przestrzeń wędrówki dusz, tylko nie z tym zejściem na ziemię, tylko zejściem tam do takiego pomieszczenia pod tytułem czyściec i że tam to wszystko jakoś się dodatkowo teraz wyszlifuje, wyczyści i do tego nieba tam już wtedy pójdzie po tę nagrodę. Taki w ogóle potencjalny plan B, jakby się tutaj nie udało na ziemi. No też tego nie ma, bo te wędrówki dusz nie istnieją. Czyli dusze się nie odradzają, dusze są, każda dusza jest przyporządkowana jednemu duchowi,
ponieważ dusza powstaje w wyniku połączenia ducha i fizycznego ciała i ona jest przyporządkowana tylko temu duchowi. Żadnemu innemu duchowi przyporządkowana nie jest. Dusze też nie schodzą na ziemię, jak niektórzy uważają, o, bo tam babcia przyszła, powiedziała, ja mówię, to nie była babcia, tylko był diabeł. Przed diabłem ci powiedział, a to babcia stała. Ja mówię, bo diabeł się przebrał za babcię. I przyszedł i ci powiedział, ale on wszystko o mnie wiedział. Ja mówię, bo diabeł ma miliony lat. Jest starszy niż twoja babcia, jest starszy w ogóle, jest starszy niż grzech ludzi. W ogóle diabeł to stara postać. Wąż starodawny. Tak? On doskonale wiedział, co ci ta babcia robiła na śniadanie. Nie? Jak babcia z nim chodziła na ziemi, to wiesz. Więc już powiedziałem, Boga w niej nie ma, w duszy Bóg nie mieszka. Musi być zarządzana przez ducha. Musi zmieniać się na obraz Boga za pomocą inspiracji ducha, wpływu ducha, zarządu ducha. Może grzeszyć i może być zdemonizowana. Taka jest dusza. Dlatego musi być, ja bardzo naciskam naprawdę na zarząd, bo celem wiary jest zbawienie dusz. Przede wszystkim twojej własnej. Duch twój jest zbawiony, ale dusza nie jest zbawiona. Bo zbawienie wieczne dotyczy ducha. Rozumiesz? I zbawiony duch posiada wystarczającą siłę i wpływ, aby duszę zbawić, czyli uratować. Bo duszy nie ratuje Chrystus. Duszę ratuje twój duch. Twój duch to zbawiciel duszy. Twojemu duchowi potrzebny był Chrystus, żeby zbawić. Ale twojej duszy potrzebny jest już tylko twój duch. To twój duch jest dyrektorem, kierownikiem, szefem, prezesem, mistrzem, rozumiesz? I dusza musi być przez niego prowadzona. Ciało, jak powiedziałem, zmysły i wszystkie organy życiowe, no jest doczesne, dotyczy tylko obecnego czasu tu na ziemi. Nie będziesz miał tego ciała w przyszłości. Często mnie pytano podczas takich wykładów, czy tam będziemy się, poznamy się w przyszłości. Ja mówię, no, jak będziemy chcieli, to się poznamy. Bo to, a jak się poznamy? Ja mówię, intuicyjnie. Prawdopodobnie będziemy wyglądać, jak chcemy. Najprawdopodobniej w niebie nasz wygląd będzie związany z dwoma czynnikami. Pierwszy czynnik to będzie w ogóle kształt tej przestrzeni, czym jest duch i dusza, takie uwielbione ciało dostaniemy. Jak to wygląda, tego nie wiem. I druga sprawa, to jest moje subiektywne, nie musicie w to wierzyć. Natomiast uważam osobiście, znając miłość Boga i Jego potęgę, że nowe ciała będą zgodne również z tym, czego najbardziej pragnęliśmy. Krótko powiedziawszy, ale będzie to związane zawsze z naszą wędrówką po ziemi tutaj, czyli z tym czasem, który przeżyliśmy na ziemi. Jeśli na ziemi najszczęśliwszym człowiekiem byłeś, jak miałeś 4 lata, to tak będziesz miał w niebie. Będziesz 4 lata. Jeśli najszczęśliwszym człowiekiem byłeś w wieku 30 lat, osiągnąłeś największy poziom, wtedy będziesz 30-latkiem. Będziesz mógł być tym, kim chcesz. Nie? Na takich zasadach w ogóle, że z tego okresu życia na ziemi twój najlepszy okres będzie okresem w ogóle, w którym będziesz funkcjonował. Mi się wydaje, że to jest tak, że to jest możliwe w ogóle. Ale to jest moja opinia. Ciało musi być dominowane, bo inaczej grzeszy. Czyli ciało nie przetłumaczysz, pamiętaj. Ciało nie podlega jakby tłumaczeniu. Bo nie możesz powiedzieć na przykład takie coś. Nie pij. Tam, dzisiaj się nie pij. I pójdzie się upić. Ono nie odbiera takich impulsów. Ciało odbiera tylko jeden impuls. Za mordę, powrót. I działa to na zasadach wpływu. Dlatego na przykład często ludzie, duchowi ludzie, trudno im jest robić pewne rzeczy, na przykład
kiedy mają sferę fizyczną jakąś zrobić, na przykład wstać, czy też pójść gdzieś, czy na przykład zrobić coś, to im to sprawia trudność, bo nie rozumieją, że tu trzeba zastosować w ogóle zasadę rozkazu. Albo na przykład ćwiczenia, to jest zasada rozkazu. Ciało jakby zrobi to, co mu się rozkaże, bo tam pójdzie, nie? I to jest jakby fundament związany w ogóle z duchem, duszą i ciałem człowieka. I o co chodzi? Musimy być tego bardzo świadomi, bo inaczej będziemy popełniać błędy. Będziemy na przykład uważać, że skoro, nie wiem, mam jakieś myśli takie, no to jakieś tam dobre, to że Bóg to jest. Nie, niekoniecznie. Tutaj, na poziomie społeczności, powstaje głęboki impuls do całego ducha. Jest, duch jest w pewnym sensie jedną wielką fabryką prawdy. I teraz tak. Myśli są tylko wtedy słuszne, jeśli są zgodne z taką prawdą, która tu powstała. Emocje są tylko wtedy słuszne, jeśli są zgodne z prawdą, która tutaj powstała. Rozumiecie? Decyzje są tylko wtedy słuszne, kiedy są zgodne z tą prawdą, która tutaj powstała. W innym wypadku nie możemy na nie liczyć. Nie możemy na nie liczyć. Są one w pewnym sensie wrogie naszemu życiu. Rozumiecie? Tak musimy to traktować. Nie możemy inaczej tego traktować. Ludzie mają na przykład takie rzeczy, na przykład mają jakieś doświadczenia fizyczne. I myślą, że jak mają te doświadczenie fizyczne, na przykład ciarki go tam przechodzą, modlę się i ciarki go po nogach przechodzą. O, Duch Święty. Nie wiem, czy to jest Duch Święty. Ja wiem, że to zawsze tak Duch Święty do mnie przyszedł. A myślisz, że może tak przyjść do ciebie diabeł, czy nie myślisz? Nie, nie, nie. Ja mówię, a dlaczego nie? Przecież to ciało jest tak samo dostępne dla Boga, jak dla diabła. Na poziomie ciarek. Skąd masz taki pomysł? Albo ja tak zawsze miałem. Kochany. To nic nie znaczy. To nic nie znaczy. Albo na przykład uczy się tak, a wiesz, jak masz taki spokój wewnętrzny, to to będzie Pan. Ja mówię, ale ja też tak po marihuanie miałem. Ja miałem taki spokój wewnętrzny. I mówi, jak taką masz radość też, ja mówię, to też miałem po marihuanie, to też miałem i pokój, miałem taki wewnętrzny spokój i miałem radość. Mówię, kurczę. I co to znaczy? Jak się mogę oprzeć na tym, że mam po prostu spokój w umyśle i taką radość w emocjach i że to jest Duch Święty? Nie! To nie są żadne dowody. To dusza. Można ją tak wyregulować. Po dwóch, trzech szklaneczkach whisky w ogóle też tak się dzieje. Rozumiesz, o co chodzi? To też tak jest. Po prostu. Przecież wiemy to doskonale. I spokój się pojawia i coś tam. A często jest tak, że jest jakaś sprawa i ktoś mówi, on taki niepokój w tej sprawie, to nie jest od Ducha Świętego. No mówię, a dlaczego to nie jest od Ducha Świętego? Teraz jak był na przykład marsz, to na przykład ludzie też mówili, że no taki mam tutaj niepokój w tej sprawie, Artur. Ja mówię, no ale co z tym? Co mi niepokój? Idziemy głosić Ewangelię. To co? Ale to od Boga? Uważasz, że mnie diabeł inspiruje, żeby ewangelizować ludzi? Ja chciałbym, żebyście o takie rzeczy rozumieli. Nie ma takich rzeczy, jak rzeczy oparte na prawdzie, nie od Boga. Rozumiecie? To są
jasno określone, tak? Jasno określone te rzeczy. Jasno. I z drugiej strony nie można powiedzieć, że spokojny umysł, jakieś tam wesołe emocje, to powodują, że to jest na pewno rzecz od Boga. Tak nie jest. Informacja o tym, czym jest duch, dusza i ciało, dla mnie jest ogromnie ważna. Ja żyję przez tą informację. Ja przez tą informację rozróżniam. Badam sobie, rozumiecie? Badam sobie różne rzeczy z tej perspektywy. Widzę, czy coś jest duchowe, czy coś jest duszewne. Widzę to po prostu. Widzę, bo znam te funkcje. Wiem, co od czego zależy. Czasami na przykład ktoś mówił, wiesz co, mam taką myśl, kurczę, nie wiem, czy ona jest od Boga, ale sprawdź. Jak? Ja mówię, weź sobie tą myśl i powiedz, Panie, skupiam się teraz na tej myśli, a następnie zacznie się modlić przez godzinę innymi językami. Głośno. Po godzinie z powrotem spójrz na tą myśl, jak ona wygląda. Jeżeli cała w środku się trzęsie, jak koń w poksie, żeby wyjść, to jest od Pana. Jeżeli jakoś tak osłabła, taka jest taka, mówię, to była dusza. Dlaczego? Bo uderzyłeś systemem ducha. Przeprowadziłeś przez filtr. Od razu wiesz. Nie, to nie od Pana było takie, jest herlawe takie. Rozumiesz, a Pan taki nie jest. Tak? Pan taki nie jest. Byliśmy kiedyś, znaczy nie ja byłem, tylko Agata była na takim poście, przyjechał taki z Ukrainy pastor i on mówi tak. U nas na każdy problem jest modlitwa. Mówi, my się modlimy. I oni tam go pytali, a to jak się modlicie, co robicie? A on mówi, no nie wiem, ma ktoś problem? No tam ręce podnieśli, ja mam problem. Chodźcie, będziemy się modlić. Złapał się za ręce i się modlą. Modli się z nimi w innych językach. Modli się z nimi. I z pół godziny mija, on stoi i się modli, nie? I wreszcie tam jeden pastor mówi, ale to ile się będziecie modlić? A on mówi, nie wiem. Aż się problem skończy. A on mówi, jak to aż się problem skończy? A on mówi, no bo się będzie tak modlimy u nas, nie? A on mówi, to ile byś tak się modlił? A on mówi, nie wiem, no mówię, 3, 4, 5, 6 godzin, 10, będziemy stać, aż się problem skończy. Nie, no to my tak... Ale tu mamy ograniczony czas. A on mówi, no to co ja mam opowiedzieć? Mówi, u nas jak się modliliśmy w mieście, to w 70. godzinie naszej modlitwy, mówi, trup stał zmartwy w prosektorium. I wszyscy się dowiedzieli w mieście, że jest kościół. Oni się patrzyli na niego. Oni byli w szoku, już go więcej nie zaprosili. Czupryna się nazywa. Obejrzyjcie go sobie jeszcze. Są czasami jego gdzieś, nazywa się Czupryna. Pastor w ogóle mesjańskiego kościoła w ogóle. Na komorę jak jeździł, to na górę wchodził na górę, taką jeździł w ogóle w góry, miał schowaną w krzakach beczkę. I brał tą beczkę, wchodził na górze, miał taką chałupę, taką dla owiec i siedział i w tą beczkę tłuk tydzień i się modlił w innych językach. Potem schodził z tej góry. Tak wygląda jego komora, nie? Wiesz. I cuda robili. Cuda. A było bardzo dużo wskrzeszeń. Bo oni mówili, jak to się modlić? Mówi, tak, modlimy się. Co robili? Oni uwalniali ducha. Byli w głębokiej społeczności z nim. To było trochę bezmyślne i bezemocjonalne. Rozumiecie, o co chodzi? Ale w wyniku działań takich to się zmieniało. Okej? To jest bardzo ważne. Stąd idzie siła. Jak ja zacząłem uczyć się karate, jak mnie uczyli, jak ja mam walczyć, to w ogóle ja nie wiedziałem. Ja myślałem, że się kogoś tam uderza, czy coś, a ten sensei mówi, człowieku, ręka to jest końcówka. Cała twoja strona, po której jest ręka, ma uderzyć przeciwnika. Ty uderzasz całą stroną. Rozumiesz? Siła wychodzi z twojej osi. A nie z ręki. Co to jest ręka, mówi? W ten sposób jesteś w stanie przebić ściany. Rozumiesz? W ten sposób. Zostać. To dokładnie. To jest, i tu siła wychodzi stąd.
Na tym się skupiamy. Na tym społeczność prima. Sekundo, ty przyglądasz się w ogóle bez lęków w przyszłość i mówisz, wiem. Wiem, co ma być, wiem, jak ma być. Nie ruszę się z tego miejsca. Jak będę w ogóle miał, jak z karabinem w ręku będę tu stał. Będę też dokładnie wiedział, czy to jest dobre, czy to jest złe, co zamierzam zrobić. I dusza zaczyna dopasowywać swój umysł, swoje emocje. Oto zasadność tej nauki, żebyśmy wiedzieli, jak to zastosować. A ciało pójdzie za tym jak w dym. Jak w dym, jak robocik. Będę mówił o myśleniu teraz, jak myśleć. Pierwszy list do Koryntian 2,16. Bo któż poznał myśli Pana, któż może go pouczać? Lecz my jesteśmy myśli Chrystusowej. Myśli Boga są w naszym odrodzonym duchu, one tam są. Nie modlisz się o myśli Boga, nie prosisz, aby myśleć jak Bóg, tylko wierzysz, że myślisz jak Bóg. Wierzysz, że myśli Boga są w tobie. Ja nieraz pytałem taką czy inną osobę, czy wierzysz, że jesteś myśli Chrystusowej? Że ty myślisz jak Chrystus? Człowiek natychmiast zaczynał się zastanawiać nad tym, co w jego duszy jest, czyli jakie ma myśli w swojej psychice. Ale ten werset nie mówi o myślach w psychice. Ten werset mówi, że myśli Boga są w twoim duchu. Że twój duch myśli jak Bóg. Tak samo jak Bóg. I teraz dusza, ona musi nauczyć się, mają nauczyć twój duch, w jaki sposób powielać te myśli. Poznanie myśli Boga z Pisma na przykład daje nam możliwość rozpoznawania myśli Boga w naszym duchu. Czytamy Pismo, na przykład czytamy o fundamentalnych prawdach. I my musimy rozumieć, że takie myśli są w naszym duchu, tylko takie. Nie ma innych. Myśli Boga są takie jak sam Bóg. Skoro Duch Święty jest w nas, to myśli Boga są w nas. Duch Święty myśli w nas. Teraz, żeby naszą duszę, pokażę wam kilka rzeczy, w jaki sposób naszą duszę mamy skłonić do tego, aby ona słuchała naszego ducha. Co ona musi zacząć robić? Pierwsza Kronik 28:9. Pierwsza Kronik 28:9. 28:9. A ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga, ojca swego i służ mu z całego swego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli go szukać będziesz, da ci się znaleźć, lecz jeżeli go opuścisz, odrzuci cię na wieki. Tak Dawid i tak tłumaczył Salomonowi. Mamy tutaj kilka ważnych rzeczy. Pierwsza rzecz, żeby móc nasze myśli w naszej duszy połączyć z myślami Boga w naszym duchu, musimy zrobić taką zmianę w nas, aby uznać Boga, że jest Ojcem, prawdziwie naszym Ojcem. Ja w ogóle powiem tak.
Jeżeli dusza nie przyjmie tej informacji, że Bóg jest Ojcem, to będzie miała ogromny problem z przyjmowaniem myśli Bożych z naszego ducha. Dusza potrzebuje czuć się bezpiecznie. Więc rozmyślaj o Bogu jako Ojcu. Rozmyślaj o ojcostwie. Rozważaj ojcostwo. Rozważaj swoje synostwo. Ogłaszaj te rzeczy. Druga rzecz jest napisane: służ mu z całego serca. Służenie z całego serca oznacza, że w naszej duszy podejmujemy decyzję na poziomie intencji, że służenie Bogu jest naszym priorytetem. Kiedy dusza przyjmuje taki kierunek, że służenie jest priorytetem, to zaczyna o wiele łatwiej łączyć się z myślami Boga w naszym duchu. To tak działa. Dusza musi zdecydować się na to, aby być, jakby być sługą, być w służbie. Po to tu jestem, aby służyć. Po trzecie, służ mu duszą ochotną, czyli tutaj widać, że zaangażowanie duszy jest jakby tym zaangażowaniem w działanie. Nie tylko ona się decyduje, żeby służyć, ale ona zaczyna służyć. Im głębiej służy dusza, tym bardziej zaczyna się jednoczyć z myślami Boga w naszym duchu. Szukaj Go, a da Ci się znaleźć. Kiedy dusza jest nakłaniana do szukania, szuka. Jakby ustawicznie szuka Bożej obecności, tak? To zaczyna krok po kroku dochodzić do miejsca, w którym jednoczy się z myślami Boga w naszym duchu. Nie opuszczaj go. Oznacza, że dusza podejmuje decyzję, że nigdy nie odstąpi od prawideł Bożych. I to powoduje kolejne ułatwienie w przyjmowaniu słów Boga z naszego ducha. To są w ogóle takich pięć fundamentalnych rzeczy. I nie pozwalamy duszy nigdy odwrócić się. Dusza nie może się odwracać. Czyli kiedy nasza dusza odchodzi w swoich myślach od Bożych standardów, od Bożej prawdy, to karcimy ją i zawracamy z powrotem. Nie pozwalamy jej odejść. Bo kiedy ona odejdzie, to też to przyjmowanie Bożych myśli z naszego ducha stanie się dla niej coraz bardziej trudne, a potem niemożliwe. Trzeba będzie znowu ją przepchnąć kawał drogi. I teraz tak. Przeczytam wam techniki pomagające zmienić myślenie. Pierwsza rzecz. Stały czas modlitewny. Nie stać cię na to, żeby takiego czasu nie mieć. Po drugie, jak najczęstsze modlenie się innymi językami. Wszędzie, gdziekolwiek możesz. Nabierz nawyku modlenia się innymi językami. Przez cały czas. Trzecia rzecz. Studiowanie Pisma Świętego. To są tak fundamentalne rzeczy, ale ja sobie zdaję sprawę, jak one są w powijakach, nawet u nas w Kościele. Ja to wiem. Po prostu. Nie możesz nie studiować Pisma. To, że my wiemy, że Pismo Święte nie jest podstawą wiary i życia i że chrześcijaństwo to nie jest religia księgi, nie zwalnia cię z tego, aby nie studiować Pisma. Nie jesteś z tego zwolniony.
Ja nie chcę, żeby u nas w kościele byli ludzie, którzy nie znają pisma. Nie po to jest pismo, żeby go nie znać. Rozumiecie? Nie wolno nam. Po prostu. Rozmyślaj nad nim. Przywołuj go w myślach. Porównuj go z myśleniem ludzi. Słowa z pisma muszą w tobie krążyć. Prawdy z pisma muszą w tobie krążyć. Krążą we mnie tyle lat. Tyle lat. Mi się zawsze podobały te wypowiedzi Jezusa, potem też Pawła. Jezus mówił jakąś tezę i mówił, gdyż tak napisano. Paweł mówił jakąś tezę i mówił, gdyż tak napisano. Co to znaczy tak napisano? To znaczy, że ta prawda była już wcześniej przez ludzi praktykowana. Ona została objawiona nie po to, żeby ją rzucić w kąt. Ja wiem, jak bardzo to wszystko jest wypaczone. Ale ty jesteś człowiekiem wiary, człowiekiem prawdy i ty musisz być człowiekiem pisma. Po czwarte, słuchanie namaszczonych ludzi. Słuchanie ludzi, na których jest Boże namaszczenie. To nie oznacza, że mamy na nich się zawieszać. To nie znaczy, że masz wstawać rano i słuchać dwóch moich kazań. Nie. To nie o to chodzi. To nie rób takich rzeczy, bo zwariujesz. Rozumiesz? Ja nieraz widziałem ludzi, którzy cały czas słuchają moich kazań. Ja mówię, dobrze, tylko... Mówię, to nie jest taki cel słuchanie kazań, bo w ogóle chcę wam na marginesie coś pokazać. Tutaj wiecie, jak jest zbudowane chrześcijaństwo, przede wszystkim protestanckie chrześcijaństwo, że w ogóle kazanie to jest coś takiego, tak jak w świecie jest rozrywka jakaś, taka film, teatr, to w kościele się przychodzi na kazanie, mówię, ciekawe o czym będzie pastor dzisiaj głosił, o wow, wiesz, jak jeszcze pastor jest namaszczony, to ludzie tacy podekscytowani, co to będzie, a w ogóle to nie o to chodzi, że to jest złe, chodzi o to, że to nie tu ciężar ma leżeć. To nie jest rozrywka, my to nie robimy rozrywki. To nie chodzi o to, że to ma być dla nas rozrywka. Wiecie, jakie dzisiaj cudowne kazanie, albo tam zapraszają jakiegoś usługującego, wielkie kazanie, ale no, co to jest te kazanie? No. Ono, to jest pewnego rodzaju wiedza, prawda? Częściowo duchowa, częściowo w ogóle innego rzędu wiedza, która ma dać nam jakiś kierunek w konkretnych działaniach. Ona nie jest niczym więcej. Ja, nie ma potrzeby słuchania z rana moich dwóch kazań, jak się nie wprowadziło w życie czegoś sprzed roku. Po co tu słuchać kazań? To jest nieprawda, że jak słuchasz moich kazań, to demony nie będą przychodziły. Powiem ci, co się będzie działo. Będziesz słuchał moich kazań i nie będziesz wprowadzał różnego rodzaju rzeczy, to będziesz miał jeszcze większe problemy, bo frustracja będzie narastała, bo tutaj perspektywa prorocza będzie doprowadzała cię do tego, że będziesz widział, w jakim jesteś podłym miejscu. I tylko tyle będziesz miał, czyli to ci na zło wyjdzie, nie na dobro. Dokładnie jest tak samo z chorobliwym czytaniem Pisma Świętego. Ludzie wstają, mówią, ja codziennie muszę przeczytać tu rozdział, tam rozdział i tam rozdział. Ja mówię, no cóż mogę powiedzieć, niech cię Bóg zachowa. No tyle ci pobłogosławić. No wiesz, też tak robiłem, tylko to nic nie daje. To nie tak się rozważa Pismo Święte. Lepiej wstań rano, poczytaj 5 minut, a potem przez cały dzień z tym chodź. Rozmyślaj o tym. Przywołuj to w swojej wyobraźni. Porównuj to ze środowiskiem, w którym się znajdujesz. Powiedz Duchu Święty, jaka jest głębia tego zjawiska, o którym ja przeczytałem. Lepiej 5 minut ze zrozumieniem, niż godzinę przeczytania pisma. Czytanie pisma jako takie nic nie da. Ja kiedyś byłem w takim ruchu, to był ruch wolnych chrześcijan. Tam na przykład taka jedna siostra tam przyszła kiedyś i mówi tak, ja mam takie założenie na nowy rok, przeczytam w tym roku całą Biblię, nawet Księgi Kronik przeczytam.
Ja tak patrzyłem na to. Po co? Księgi Kronik. Przeczytać. Moshe był synem Joma. Jom był synem tego. Tamten był synem nie wiadomo kogo. Wiesz o co chodzi? Co to jest? Rozumiesz? To jest, to się tak nie czyta pisma. To nie po to te pismo. To nie o to tu chodzi. To ja bym chcieć, kurczę, wziąłbym, poszedł i wszystkie instrukcje obsługi przeczytał. Po co? Nie mam przecież różnych sprzętów. Nie mam tego, nie mam tego, nie obsługuję tego, to po co mi instrukcja obsługi tego, tak? Po co iść sobie kupić w sklepie instrukcję obsługi kombajnu, jak ja pola nie mam? Rozumiesz, o co chodzi? Co mi kombajn? Kurczę. Jak sobie kupię kombajn, to się zajmę instrukcją obsługi, będę w tym drążył, prawda? To nie, nie w tym rzecz. Dalej. Codzienne obmywanie myśli krwią Jezusa w modlitwie. Co to znaczy? To znaczy, że my nasze myśli musimy oczyszczać. One muszą być oczyszczane, te myśli. One musimy korzystać z krwi. Ja wierzę, że moje myśli są różne. Tych myśli przychodzi w duszy setki. Ja na przykład mam taką manierę duchową, tak to nazwę, że ja w ogóle normalnie robię sobie wieczorem, czy tam rano, to zależy, pewnego rodzaju remanem w głowie, bo tam mam tak fajnie wszystko poskładałem i umiem to robić, nie? Leżę sobie na łóżku i sobie tam remanem robię. Ogłaszam, że krew Jezusa obmywa wszystkie moje myśli, wszystkie błędne, wiecie. Dalej, codzienne poddawanie swojego umysłu Bożemu Duchowi w modlitwie. To jest powiązane z wiarą. Ogłaszam nad moim umysłem władzę Świętego Ducha. Dalej, tak zwane aresztowanie złych myśli słowami, czyli branie autorytetu nad złymi, cielesnymi myślami i wyrzekanie się. Że biorę autorytet nad każdą myślą, która nie jest myślą, która jest myślą przeciwną Bożej prawdzie. Dalej, przemawianie do myśli demonicznych, czyli przekonanie myśli demonicznych i wyrzucanie myśli demonicznych. Jesteśmy bombardowani różnymi demonicznymi rzeczami z zewnątrz. One wchodzą w nas, czy chcemy, czy nie chcemy. Zauważcie tylko sprawy COVID-a na przykład. Jak to wygląda? Zasadniczo nie interesujemy się tym zjawiskiem za bardzo. Ale środowisko, które jest wokół nas, ono uwalnia informacje. Werbalnie i niewerbalnie. Rozumiecie? Przesiąkamy tym. I raptem zastanawiamy się, patrzymy, łapiemy się na tym, że myślę, kurczę, a jak to będzie, kurczę, jak to się dalej tak będzie utrzymywało? Takie myśli. Zaraz, co ja myślę? O czym ja myślę? Właśnie pomyślałem, tak jak diabeł chciał. Tak pomyślałem. Właśnie pozwoliłem sobie na pomyślenie o życiu z COVID-em. Właśnie to zrobiłem w mojej głowie. Właśnie pomyślałem, jak moje dziecko będzie miało do szkoły chodzić, czy nie chodzić. Właśnie pomyślałem o tym. Właśnie rozciągnąłem myśl. Powołuje limit? Tak, coś powołuje. Ja nie chcę tego. Więc co? Traktuję to jako atak demoniczny na mnie. Najdrobniejszą myśl. Dalej, nakazywanie określonym myślom, aby wypełniły umysł. My możemy powoływać myśli, jakie chcemy. Możesz powiedzieć, ja chcę, żeby mój umysł był wypełniony myślami pięknymi, myślami spokojnymi, myślami o rzeczach sprawiedliwych, czystych, zbawiennych. Takie chcę mieć myśli. Dalej, kontrolowanie umysłu, czyli sprawdzanie, o czym się myśli. Sprawdzajcie, o czym myślicie. Bądźcie kontrolerami waszych głów. Troszkę taki trzeba wprowadzić w ogóle reżim w swoim umyśle.
taki reżim trochę. Zaraz, nie wszystko. Zaraz, nie w takiej kolejności. Nie, ja nie jestem jakimś w ogóle ściekiem. Nie. Będę myślał o tym, o tym, o tym, o tym, a o tym i o tym nie. Wyrzucam to. Dalej, unikanie przyjmowania cielesnych torów myślowych, również religijnych. Złe publikacje, kazania, rozmowy, filmy, programy. Wiele rzeczy, które napływa, jest negatywne, a są to negatywne rzeczy. Co robimy? Rezygnujemy z tego, odrzucamy. Ludziom się wydaje, że jeżeli chodzą w Duchu Świętym, to mogą sobie pozwalać na takie rzeczy. O, pójdę w takie środowisko, takie środowisko jakieś cielesne, posiedzę w tym środowisku. Po co w środowisku takim chcesz siedzieć? Czemu oglądasz ten film? Dlaczego oglądasz ten program? Czemu to robisz? Dlaczego ten? Przecież możesz inny. Czemu to robisz? Po co oglądasz głupkowatą rzecz? Idź sobie inną obejrzyj. Jest bardzo dużo dobrych filmów, bardzo dużo dobrych programów. Wybierz coś, co nie będzie wprowadzało do twojego umysłu zamętu, chaosu. Rozumiesz? Nie oglądaj, nie rozmawiaj też z ludźmi pewnymi. Nawet w kościele wprowadza ktoś zamęt, chaos. Naucz się wychodzić po angielsku z takich relacji. Naucz się przerzucać tematy. Ktoś przychodzi, będzie ci tam gadał, a narzekał, a ty w ogóle sprytnie na inny temat przechodzisz. A co tam u ciebie w pracy? A jak tam? Słuchaj, powiedz, co to, pokieruj tą rozmową. Nie bądź taki pasywny, a bo słucham go, ty on mówi, to ja słucham. Nie! Ja nie jestem zbiornikiem na twoje śmieci. Że przyjdziesz i mi wyżygasz w ogóle swoje wszystkie śmieci. Możesz to zrobić, kiedy widzę, że potrzebujesz pomocy, to sam, to ja się zgadzam na to, ale nie, że za każdym razem, kiedy się z tobą spotykam, to ty mi wydziamkasz tam, jak ci tam ciężko, jak ci źle, a powiedz, jak ci lekko teraz. Dobra, to teraz o tym, jak ci lekko. No bo jak już ci ciężko, to teraz no to dobra, w jak ile ci ciężko procentowo? No, 70% mi ciężko. To dawaj o tych 30% to ci lekko powiem. W czym ci lekko? Coś tam fajnego przeżyłeś, zjadłeś coś, może jakiś chleb fajny ostatnio, masło świeże, rozumiesz? Co tam miałeś takiego fajnego? A to takie banalne sprawy. Banalne sprawy? A lasowanie diabła to jest. Fajne jest lasowanie diabła? Przyjdzie i siedzenie i drukanie mi do ucha pro ciebie, jaki Bóg jest słaby, jaki diabeł jest mocny, a ja w tym jak warto poszkodowany? No co to jest? Jak? Rozumiesz, to jest nieładnie komuś takie rzeczy nawet opowiadać, no. Rozumiesz? Masz te porażki? Dobrze, skup się na sukcesach, opowiedz mi o swoim sukcesie. Masz sukces jakiś? Myśli. No jakiś. Udało ci się coś ostatnio? No obiad ugotowałem dobry. Dawaj ten obiad, opowiadamy o tym obiedzie. Ja wolę o tym obiedzie posłuchać, niż ty będziesz mi tutaj gadać, ile ci się nie udało żyć. Obiad się udał, halleluja. Ucz się w ogóle też tego rodzaju rzeczy, wiesz. Nie zbieraj tego badziewia, bo to szkodzi twojemu umysłowi. Szkodzi. Dalej, nie wypowiadaj toków myślowych, gdy nie trzeba. Przepraszam, światowych toków myślowych, gdy nie trzeba. Jeżeli pracujesz gdzieś, w jakiejś branży, jesteś zmuszony do wypowiadania toków myślowych światowych. Ja to rozumiem. Ale gdy nie trzeba, to nie wypowiadaj. Nie rozmawiaj o pewnych rzeczach, jak nie trzeba, które nie są budujące. Rozumiesz? Nie rób tego. Nie myśl o tych rzeczach. Dalej. Wypowiadaj myśli Boże. Ucz się wypowiadać myśli Boże. Wypowiadaj nawet wobec samego siebie. Patrz, jak myślał Jezus. Patrz, w jaki sposób On się wypowiadał. Cytuj Jego słowa. Ja kocham cytować Jego słowa samego siebie. Chodzę sobie, cytuję Jego słowa. Rozumiecie? Różne słowa.
słyszę na przykład gdzieś tam gadają w ogóle, ile tam osób umarło w ogóle teraz na koronawirusa. A ja sobie takie słowa cytuję w ogóle, na przykład o. Czy ci, i tak sobie przekładam Jezusowe słowa, czy ci, którzy umarli na koronawirusa, to byli jacyś szczególni? Wszak wszyscy w ogóle kiedyś pomrą. W ogóle wiesz, tak sobie chodzę i sobie wykładam jego słowa, wiesz, nie? W ogóle takie proste rzeczy, w ogóle takie, a to są proste, chrystusowe rzeczy. W ogóle wiesz, ile osób umarło, w ogóle, co to za szczególna rasa ludzi, co umarła? Wszyscy umrą. Wszyscy. W ogóle, bo to, bo on miał takie podejście i to jest zdrowe. Rozumiecie, wieża gdzieś się zawaliła, Jezus mówi, a co to tam się wieża zawaliła? Tam umarło pani tylu. A to mówi, to nie, to nie, to wszyscy umrą. Wszyscy, Jezus mówi, a co to w ogóle za szczególna grupa tam? Nie. Taki był nasz Pan. I teraz tak, podam wam też takie podstawowe wskazówki, jeżeli chodzi o myślenie. Po pierwsze, nie rozmyślaj nad przeszłością. Nigdy. Jeśli będziesz rozmyślał, złapiesz się na tym. Każdą myśl związaną z przeszłością uznaj za opresję demoniczną. Błagam cię, nie pozwalaj sobie na myślenie o przeszłości. Chcę, żebyście wykasowali ten moduł myślowy. O czymkolwiek. Proszę nie myśleć też o sukcesach z przeszłości. Bo co stare? Przeminęło. I rzeczy pozytywne i negatywne przeminęły. Człowiek Boży nie myśli o przeszłości. W ogóle. Dalej, nie wspominaj upadku. Nigdy. Nie możesz wspominać twoich upadków. Wspomnienie upadku, opresja. Dalej, myśl o sobie z miłością. Jeżeli nie będziesz myślał o sobie z miłością, diabeł się wedrze do twojej głowy. Musisz myśleć o sobie, że jesteś fajny, miła, sympatyczna, grzeczna, wiesz, po prostu, z miłością. Pocałuj się w rękę, pogłoś się po buzi. Rozumiesz? Bądź dla siebie miły. Na pewno nie będziesz miły dla innych, jak nie będziesz dla siebie. Na pewno. Na pewno. Bądź dobry dla siebie. Nie bądź dla siebie surowy. Dobry. Rozumiesz? Dyscyplina nie zmienia postaci rzeczy, żeby być dla siebie dobrym. Można być bardzo zdyscyplinowanym człowiekiem, ale być dla siebie dobrym. Ale to trzeba się lubić w ogóle. Jak się zobaczysz w tej konfiguracji, że na przykład masz atak cały czas myśli antymiłosnych, że ciągle jak o sobie pomyślisz, to widzisz się w jakichś ciemnych barwach, to znaczy, że ty masz problem z miłością własną. Rozumiesz? Że masz na tym odcinku zaburzenie i ty musisz się przed Bogiem z tym rozprawić. Dalej, nie rozważaj czyichś błędów. Nie siedź nad życiem ludzi, nie patrz, jakie tam mają zaburzenia, co im jeszcze brak. Nie rozważaj tych rzeczy. Po co? Dalej, nie narzekaj w myślach swoich. Nie narzekaj. Tego mi brakuje, tam to źle zrobiłem, tamci mi źle zrobili. Wiesz, o co chodzi? Ten mnie nie lubi, tamci mnie nie rozumieją. Dalej, myśli lękowe atakuj natychmiast i gwałtownie. Lęk jest agresywnym duchem. Pamiętaj, to agresywny duch, bardzo agresywny. Kiedyś zainteresowałem się pająkami.
I zobaczyłem, jakie są najbardziej jadowite pająki. Jest taki najbardziej jadowity pająk jeden, ale w rankingu w ogóle niebezpiecznych pająków nie jest na pierwszym miejscu. Zastanowiłem się, dlaczego nie jest na pierwszym miejscu. Jest najbardziej jadowity, ale w ogóle nie jest agresywny. Jest taki dziwny, taki, no, taki w ogóle, że weźmiesz go na rękę, to ci usypia. Rozumiesz? A jakby cię ugryzł, to byś umarł. Ale on nie jest agresywny. Są mniej jadowite pająki, ale są tak agresywne, rozumiesz, że szok. To samo zbadałem z wężami. Okazało się, że jest taki wąż, nazywa się Taipan, on chyba z Australii jest. To jest w ogóle wąż, który nie jest bardzo jadowity, ale ma w sobie coś takiego, że potrafi z ziemi podskoczyć na 1,5 metra kilka razy i cię ugryźć. Nawet jak spadnie, to będzie skakał i cię gryzł. I będzie na tętnicę uderzał. Rozumiesz, o co chodzi? I on cię zabije po prostu, ale on nie jest zbyt agresywny, tylko on cię ugryzie 5-10 razy, gdzie inny wąż to by cię raz ugryzł w nogę. A on nie, on podskakuje ci gryzie, wiesz. I w ogóle lęk taki jest, to jest agresywny duch, bardzo agresywny. I jego trzeba od razu złapać. Z lękiem nie można posiedzieć godzinę, dwie, bo cię zawinie. Od razu gwałtownie go atakujesz. Dalej, myśl o pozytywnych cechach ludzi, którzy cię otaczają. Skupiaj się na pozytywnych cechach ludzi. Błagam was. Macie wokół siebie ludzi, czy w kościele, czy w świecie. Patrzcie na ich pozytywne cechy. Pozytywne. Jeżeli ktoś już jest naprawdę takim w ogóle strasznie nieprzyjemnym człowiekiem, to oddać w nim chociaż jedną pozytywną cechę. Coś jednego w nim oddać, nie wiem. Rozumiesz? Kiedyś wywiad przeprowadzono z takim człowiekiem, bogatym człowiekiem. Biznesmenem takim w Stanach on był. Wierzący człowiek, człowiek ruchu tej biznesmenów pełnej Ewangelii. I on powiedział taką rzecz, mówi, ja zawsze szukam pozytywnej cechy u nawet największego wroga mojego. Wchodzi do mnie, do biura człowiek, wiem, że w ogóle to jest człowiek, który chce mnie wykorzystać finansowo, tak? Ale moja pierwsza cecha, ponieważ wiem, że to jest szubrawiec, to mówi, przyglądam mu się, o, jak pięknie zawiązał buty. Mówię, fenomen. Mówi, Boże, naprawdę trzeba mieć zmysł, żeby tak wiązać buty. Dziękuję Ci, Panie, za niego, że ten człowiek potrafi tak robić. I moje serce jest zawsze prawidłowo ustawione wobec niego. I ja zawsze mam odpowiednie myśli. I w związku z tym ja mam odpowiednią perspektywę proroczą. Wiem, co robić. Dalej. Myśl o sprawach i rzeczach pięknych. Ja zawsze tłumaczyłem moim dzieciom. Myśl i mów pięknie, a będziesz miał pięknie. Rozumiecie? Jutro o tym powiem więcej, ale w odniesieniu do służb, tak? Będę mówił, powiem też o języku. Ten język jest zły u nas. To jest zły język. Nie można tak się odzywać. Tu ludzie nie mówią ładnie. Ja nie mówię, że wszyscy. Bardzo dużo ludzi nie mówi ładnie. Ludzie potrafią przekląć. Ludzie potrafią wulgarnego słowa użyć. Ja 20 lat nie użyłem wulgarnego słowa. Nigdy. Od kiedy się narodziłem z Bożego Ducha. Jak ja przeczytałem, jeszcze siedząc w więzieniu, że język w ogóle to jest jak ster dla ciała, to ja w ogóle nie miałem tej nauki, którą mam dzisiaj. Przyszedłem do Boga, powiedziałem tak, chcę mówić pięknie. Koniec. A bruzgałem jak szewc po dziadku. Mój dziadek bluzgał strasznie. On nie używał normalnych słów, tylko wulgaryzmów cały czas. Ja dzisiaj celowo używam różnych słów, które mają podkreślić pewną sytuację. Tak? Robię to celowo i świadomie. Ale nie używam wulgaryzmów. A ludzie u nas używają. Uważają, że tak można. Nie można.
Nie można, bo to na nas rzuca złe światło. I źle się dzieje w środku przez to. Dalej, zmartwienia eliminuj natychmiast poprzez wiązanie ich, wyznawanie adekwatnych praw Bożych i uwielbienie. Zmartwienia nie mogą mieć miejsca. Wiązanie ich, wyznawanie adekwatnych praw Bożych i uwielbienie. Nie martwimy się. Nie może być myśli martwiących się. Martwiąca się myśl przychodzi o cokolwiek, o najdrobniejszą banalną sprawę. Czy na przykład zdąży na ten pociąg? Wąt diable. Nie rozważam, czy zdążę na pociąg, mówię wąt diable. Dalej. Ustawiczne. Przywodzenie myśli o Bożym Ojcostwie, dobroci, mocy, władzy, sprawiedliwości krzyżowej, czyli tych fundamentalnych rzeczach, czyli przywołuje myśli takie. Jestem silny. Ustawiczne przywodzenie myśli o Bożym Ojcostwie, dobroci, mocy, władzy, sprawiedliwości krzyżowej, czyli tych fundamentalnych rzeczach. Myślę o tym. Takie rzeczy przywodzimy w myślach. Chodzisz sobie i po prostu wrzucasz sobie taki temat. Chodzisz sobie na przykład, wrzucam sobie temat w ogóle, że Bóg jest mocny. I myślisz o tym, jaki On jest mocny, co On zrobił, a w związku z tym, jaki ja jestem mocny. Jaka moc jest we mnie. I myślisz sobie o tym. I chodzisz, tak sobie myślisz o takich rzeczach. O. Ile ja mogę zrobić, jaką ja władzę posiadam. W ogóle wiesz, i tak sobie chodzisz i tak się wiesz. To masz mieć w głowie. O. To jest medytacja. Tak, to jest tak. To jest jak medytacja. Bo to chodzisz i myślisz, bo na czym polega w ogóle medytacja? Że ty się skupiasz na jakimś elemencie, który jest, ma w sobie podstawę świętości. Jakieś. No i oczywiście w naszym przypadku, tak, to jest nasz Bóg. I tak naprawdę medytacja chrześcijańska to jest skupienie się na jakimś elemencie naszego Boga. Bo skupienie się na całym Bogu nie będzie medytacją, bo to ci ucieknie. Ale na przykład skupiam się na Bogu właśnie władzy. Prawda? Albo na Bogu Ojcu. I tylko na tym. I sobie chodzę i medytuję. Bo sobie siedzę. Dalej, korygowanie podległego ci otoczenia wyznawaniem Bożych myśli. Co to znaczy? Coś się dzieje w naszym otoczeniu. Pracujesz gdzieś, jesteś w pracy na przykład. W pracy dzieją się jakieś złe rzeczy. Co ty robisz? Korygujesz je w duchu. Była kiedyś taka pani, siostra nasza w Chrystusie, pracowała w banku. Strasznie nie lubiła, jak ktoś bluzga. I przychodził taki człowiek do tego banku i strasznie bluzgał. Raz bluzgał, innym razem się znowu bluzgał. Trzeci raz przyszedł, jak tylko ona go zobaczyła za tej kasy, że on przyszedł, od razu pierwsze co zrobiła, powiedziała w imieniu Jezusa, związuje cię duchu bluźnierczy, ogłaszam w imieniu Jezusa, że ten człowiek nie będzie tu więcej bluzgał. I on przyszedł, nie zabluzgał. Potem drugi raz też nie zabluzgał, w tym banku. Ja nie wiem, czy on gdzie indziej bluzga, tam nie. Ona skorygowała środowisko. No, że nie życzę. Że nie życzę. Wiecie, ona nie wytrzymywała. Ludzie wytrzymują. Wytrzymuje. Nie wytrzymuj. Nie wytrzymuj. Dalej. Konsultuj swój umysł z twoimi mentorami duchowymi. Masz mentora duchowego? Konsultuj swój umysł. Nie konsultuj swoją służbę, tylko umysł swój. Rozmawiaj ze swoim mentorem o tym, co masz w głowie. Tam o innych sprawach też, ale przede wszystkim, co masz w głowie. Konsultuj. Mów, tak myślę, jak uważasz, jakie masz zdanie na ten temat. Rozumiesz? Konsultuj to.
Dalej, pokutuj z myśli tak samo jak z czynów. Nie ma znaczenia, czy to jest czyn, czy to jest myśl. Uciekaj dalej, uciekaj od takich miejsc i osób, które infekują twój umysł. Nie siedź z nimi. Zmieniaj tematy albo się zrywaj. W ogóle nie mów, dam radę, albo mam tu takie wielkie posłannictwo. Kiedy masz posłannictwo, to masz posłannictwo. Rozumiesz? Ale w wielu przypadkach nie masz żadnego posłannictwa, a ten człowiek siedzi, a tobie jest coraz gorzej. Dalej. Chroń swój umysł krwią Jezusa rano, na noc i chodząc w światowe miejsca. Wstań rano, ogłoś ochronę krwi Jezusa nad umysłem. Kładziesz się spać wieczorem, ogłoś ochronę krwi Jezusa nad umysłem. Idziesz do pracy, pracujesz w świecie, ogłoś ochronę krwi Jezusa nad umysłem. Rozumiesz? Dalej. Unikaj treści, filmów, obrazów o charakterze lękliwym, manipulacyjnym, okultystycznym. W ogóle o charakterze, o wszelkim charakterze, który jest niebudujący. Unikaj tego. Unikaj. Dalej ustawicznie dziękuj za wszystko, wymieniając różne elementy. Nie dziękuj pod tytułem dziękuję Ci Panie za to czy za to, znaczy w ogóle dziękuję Ci Boże, chwała Ci, tylko dziękuję Ci za coś. Ucz się tego. Dziękuję Ci za coś. Dziękuję Ci za ten obiad. Dziękuję Ci, że zdążyłem zrobić zakupy zanim emeryci mnie napadli w sklepie. Panie, chwała Ci, że wyszedłem ze sklepu za 5:10. Udało się. Halleluja. Rozumiesz? Wiesz, takie rzeczy, tak? W ten sposób dziękuj Bogu. I ostatnia rzecz. Natychmiast wybaczaj, gdy zostaniesz zraniony. Natychmiast wybaczaj. Nie jutro. Nie pojutrze. Zaraz wybaczaj. Zranił cię ktoś? Ostatnio jadę taką taksówką i wsiadłem do taksówki, siedzę. Taksówkarz takim głosem. Ma pan maseczkę? Mam. Proszę założyć. Założyłem maseczkę. Siedzę w ogóle. Mówię, w ogóle zły na niego jestem. Zaraz, mówię, z nim pojadę, nie? Tak grzecznie, bo umiem, nie? Fachowca. A w ogóle, wiesz, za minutę w ogóle jadę, mówię, nie, no przede wszystkim z nim nie pojadę. I w ogóle, wiesz, a po drugie dam mu większy napiwek niż zamierzałem. Tak zrobię w tej taksówce. I pożyczę mu naprawdę wszystkiego dobrego i zrobię to z całego serca. I on w ogóle był, bo on wiedział, że jest gburem i że jest zalękniony. On to bardzo dobrze wiedział. I moja reakcja była dla niego, wiecie, bardzo dziwna. Wiecie. Po prostu. Bo o co chodzi? Myśli Boże są w moim duchu. I ja muszę stosować określone metody, żeby te myśli Boże przenikały do mojej duszy. Bo to jest mój obowiązek. Bo ja dbam o duszę swoją. Rozumiecie? Tak wykorzystuję moją wiedzę na temat trójjedyności. Między innymi. W ten sposób zmieniam też moje myślenie. To jest dobra, to jest dobry schemat. Ja nie mówię, że to jest jedyny. On jest dobry. Rozbudowujcie go sobie jak chcecie, róbcie co uważacie, ale po prostu korzystajcie z tego. Amen.